Wisława Szymborska, gawęda o miłości ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie wić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu? Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiałe słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Ta dawność jej w głębokich warstwach, czasem pośrodku drogi stanę, może nieznanych pieśni garstka, w skrzyni żelazem nabijanej, a może dzban, a może łuk jeszcze się w łonie ziemi grzeje, może pradawny domu próg, ten, którym wkraczyliśmy w dzieje, stąd idę myślą w przyszłe wieki. Wyobrażenia nowe składam, kamień leżący na dnie rzeki, oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień
leży w nurcie Wisły, a w nim potomna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był, i dobroć, i rozumny uśmiech. Naród mój nie żałuje sił, walczy i tworzy, i nie uśnie. Pierścienie świetlnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Będziemy uroczyście obchodzić kolejną, 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja to taki dokument, który porządkuje wszystkie najważniejsze sprawy w państwie. Nie jest przesadą stwierdzenie, że uchwalenie Konstytucji 3 maja było przejawem nowoczesności w rządzeniu państwem na skalę nie tylko europejską, ale także światową. Dotychczas takim dokumentem mogły poszczycić się tylko Stany Zjednoczone Ameryki. A gdzie w Polsce uchwalono tak ważny dokument? Stało się to w Zamku Królewskim w Warszawie. Uchwalił konstytucję Sejm zwany czteroletnim. Lub wielkim, ponieważ dał początek reform Rzeczpospolitej. Wszystko, co uchwalono na Sejmie czteroletnim, było dziełem przedstawicieli tylko jednego stanu, a mianowicie szlachty. Jednak na kształt zapoczątkowanych na nim reform mieli wpływ też mieszczanie. Jak do tego doszło? Przenieśmy się więc do zakładu szewskiego, w którym mistrz Szymon opowiada swojemu czeladnikowi Walentemu o tym, jak przebiegała walka mieszczan o ich prawa. Powiedzcie mi, mistrzu Szymonie, o tej czarnej procesji, co tu się w Warszawie odbyła. Ty, Walenty, nic nie wiesz? Ano nie, chory byłem, więc w domu zostałem. Przecież ziom był okrutny, jak to w grudniu. Wiecie pewnie, że już od pewnego czasu lud miejski chciałby swoją sytuację w Rzeczpospolitej poprawić. A pamiętasz, Walenty, jak w listopadzie do Warszawy zjechali delegaci z miast Rzeczpospolitej? Przecież, że pamiętam. Jeno Kraków swoich nie przysłał, choć byli delegaci z Połocka, Wrocławia i Kamieńca Podolskiego. A pal 6 Krakusów! No i ci delegaci zaprezentowali się najjaśniejszemu królowi Stanisławowi Augustowi 25 listopada. Dwa dni później w ratuszu podpisali akt zjednoczenia miast, w którym napisane było,
że do odzyskania utraconych praw miejskich dążyć będą. Ale mieliście o czarnej procesji mówić, a nie o zjeździe delegatów. Bądźcie cierpliwi, Walenty. Oto przechodzę już do tego wydarzenia. Kiedyście tedy leżeli złożeni niemocą ulicami miast, przeciągnęła posępna czarna procesja. Delegaci pod przewodnictwem pana Jana Dekreta na czarno ubrani byli na znak żałoby po utraconych prawach miejskich. Król i marszałek Małachowski otrzymali od nich dokument, o którym dopiero co ci opowiadałem. A co panowie posłowie na to? Ano patrzyli krzywo, bo myśleli, że bunt będzie jak we Francji. Z początku pisma przyjąć nie chcieli, ale ich król i marszałek przekonali. Ponoć powołano specjalną deputację do miast naszych królewskich, która ma sprawy ludu miejskiego rozpatrywać. No i co, mistrzu Szymonie? Myślicie, że jakiś pożytek z tego mieć będziemy? Myślę, że już jest pożytek. Żeśmy przy okazji Sejmu Wielkiego o swoje upomnieć się umieli. Oby, mistrzu Szymonie. Witaj, Maju, Maju, Trzęko, święć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. Witaj, Maj, trzeci Maj, wiwat wielki koło kraj. Zwolennicy zmian nie zamierzali poprzestać na reformach dotyczących jednej dziedziny życia lub grupy ludzi. Uważali, że konieczna jest całkowita przebudowa ustroju Rzeczpospolitej. Czy to było możliwe? Możemy się o tym przekonać, słuchając rozmowy autorów Konstytucji 3 maja. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Witam Was, moi panowie, panie podkanclerzy, panie marszałku. Jak niemam, zebraliśmy się tutaj, aby raz jeszcze przyjrzeć się naszemu dziełu, to znaczy projektowi ustawy rządowej, którą ma uchwalić obradujący Sejm. Cóż możecie o niej, panowie, powiedzieć? Wasza królewska mość, pozwoliliśmy sobie wraz z panem marszałkiem Małachowskim oraz obecnym tu panem Kołłątajem dokonać zmian w projekcie waszej wysokości. Cóż to za zmiany, panie Potocki? Zmieniliśmy na przykład projekt waszej wysokości dotyczący chłopów i mieszczan. Lecz pozostała część dokumentu pozostaje bez zmian. Władza w państwie jest podzielona według pomysłu myśliciela francuskiego Montesquieu'a. Są to władza prawodawcza, Sejm i Senat. Władza wykonawcza, król i Rada Królewska, którą nazwaliśmy Strażą Prawa. Oraz władza sądownicza, czyli sądy. A cóż to za przyczyna doprowadziła do rezygnacji z części ustalonych wcześniej rozwiązań? Miłościwy panie, posłowie sejmowi to przecież szlachta. Nie zgodzą się na propozycję waszej wysokości, aby chłopi do ziemi nie byli przywiązani i aby nadać pogardzonym mieszczanom prawa równe szlachcic. Musimy ustąpić, miłościwy panie, bo inaczej nie uda nam się skłonić posłów, aby uchwalili ustawę rządową. Może to i prawda. Ja jednak nie chciałbym całkowicie rezygnować z moich planów. Poprawa doli chłopów i mieszczan może bardzo przyczynić się do wzmocnienia Rzeczypospolitej. Co wy na to, panowie? Proszę, niech wasza wysokość raczy wysłuchać tego. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie prawem, przepisanym wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmieniania w niej jakiego artykułu. Jeżeli kiedy w przyszłości szlachta zechce ulżyć doli chłopów i dopuścić do swych praw mieszczan, to będzie mogła to uczynić, zmieniając ustawę, którą my niedługo uchwalić mamy. Pozwala na to zapis, który przed chwilą przytoczył pan marszałek Potocki. Nie wiem, czy kiedykolwiek to nastąpi. Czasami nachodzi mi myśl, że wysiłki nasze są daremne i że nic się nie zmieni. Ale może jednak nie wszystko stracone i Rzeczpospolita
chwiać się w postawach przestanie. Przekonaliście mnie, panowie. Całym sercem jestem już za tym zmienionym projektem ustawy rządowej. Teraz nie ma co zwlekać i należy jak najszybciej go uchwalić. Słusznie. Nie mamy czasu, aby czekać, aż panowie bracia zechcą uwolnić chłopów albo zbratać się z mieszczanami. A może to właśnie ustawa rządowa otworzy im oczy i od niej zmiany na lepsze się zaczną? Daj Boże, by tak się stało. A teraz, panowie, trzeba nam udać się na odpoczynek, bo już późna fora. Świta prawie. Przed nami trudne dni i musimy nabrać sił, aby sprostać wyzwaniom, jakie na nas czekają. Panowie, chodźmy zatem. Ustawa rządowa. 3 maja 1791. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski. Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflanski, smoleński, siewierski i czerniechowski. Wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długiem doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę, całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. W mocy uchwalonej 3 maja 1791 roku Konstytucji wprowadzono trójpodział władzy w Rzeczpospolitej, która miała być odtąd monarchią konstytucyjną. Podczas głosowania wymagano uzyskania większości zamiast jednomyślności. Zniesiono też liberum veto. Zlikwidowano wolną elekcję, wprowadzając dziedziczny tron. Nadchodzące zmiany miały wielu przeciwników wśród szlachty. Dlaczego? Posłuchajcie. Mówiłem nie raz i nie dwa, że konstytucja zostanie uchwalona. To mnie za głupca mieli. Obudziła się nareszcie tęsknota za utraconą mocą. Znaleźli się ludzie, którzy pojęli potrzebę gruntownej reformy. I nie tylko pojęli, ale też w życie wprowadzili. Co oznacza koniec panoszenia się Rosji w naszym kraju. A widzieliście, panie, jak wczoraj Małachowskiego i Sapiehę niesiono ulicą Świętojańską? Dwóch naszych światłych marszałków i król Stanisław August, choć o nim dotąd różnie mówiono, kontent był. Ponoć coś tam ustalono, ale co, kto i jak, to nie wiem i nie chcę wiedzieć. Źle nam? Jemy, pijemy, pasy popuszczamy, a w kieszeniach nie ubywa. Na co to zmieniać? Powiedzcie sami, waszmościowie, czyż nie mam racji? Ja tam uważam, że kto zaradniejszy, zawsze da sobie radę. Boże! Strzeż ojczyznę naszą przed takimi jak wasz pan, co tylko własny interes wszędzie widzą. Stanisław Kostka-Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Julian Łysyn Niemcewicz. Oto osoby, z których panowie winni przykład brać. Moi dziadkowie procesowali się z Potockimi o pola za młynem, więc to chyba niezbyt porządna rodzina. Mówisz, panie, o człowieku, który przyczynił się do powstania ponad 1200 szkół, Instytutu Głuchoniemych, Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, który jest znawcą literatury, publicystą, mecenasem sztuki,
pierwszym w Rzeczypospolitej archeologiem, architektem, amatorem. Skoro tacy ludzie jak on uchwalali konstytucję, to nasz kraj czeka prawdziwe odrodzenie. Z królem wiotkim niczym młoda brzoza i podatnym na wpływy carycy Katarzyny? Przypomnieć waszmościowi, w jaki sposób wybrano go na naszego władcę? Wolne elekcje, konfederacje i liberum veto to już przeszłość. Nie przyniosły one Rzeczypospolitej nic dobrego. Jak to nie? Dały nam taką wolność, jakiej nie zaznała szlachta w żadnym innym kraju. Wolność, która poskutkowała rozbiorem, to anarchia. Popróżnicy gadać z wami. Dobrze, że nikt nie pytał o zdanie takich jak wy, panie, kiedy uchwalano wczoraj konstytucję. Ruszam, nic tu po mnie. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyżcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie życie swoje łożyć będzie. Wiwat Sejm i naród cały, dziś nam nieba żywot dały. Wiwat krzyżcie wszystkie stany, żyje król kochany. Przeciwnicy konstytucji 3 maja poprosili władczynię Rosji, Katarzynę II, o pomoc w jej obaleniu. Interwencja wojsk rosyjskich nastąpiła rok po uchwaleniu konstytucji i zakończyła się drugim rozbiorem Polski. Ostatni, trzeci rozbiór dokonany w 1795 roku położył kres istnieniu Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 maja została uchwalona zbyt późno, aby uratować nasz kraj przed upadkiem. Jednak pamięć o tamtych wydarzeniach pozwoliła Polakom przetrwać czas zaborów, kiedy przez 123 lata nie było Polski na mapie. My też pamiętamy o tym, że tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, cześć oddanie złóżmy dziś, przed pamiątką chyląc głowy. Gdyż jak powiedział Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Thank you.
przyjmie.